Ekscelencje księża biskupi, Wiesławie i Piotrze, kochani bracia kapłani, osoby konsekrowane, drodzy diakoni i klerycy, umiłowane siostry i bracia, którzy są dzisiaj zjednoczeni z nami tutaj w katedrze, jak również i za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia Głos na tej mszy świętej, szczególnej mszy świętej, poświęcenia krzyżma i olei, jak również w ciągu całego dzisiejszego kapłańskiego dnia, będąc zjednoczeni z kapłaństwem, a w sposób szczególny z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Eucharystii, która to tajemnica wybrzmi jeszcze bardziej w czasie naszej liturgii mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. Kochani moi, po raz kolejny, niektórzy może po raz pierwszy jako kapłani, niektórzy może po raz dziesiąty, pięćdziesiąty, a może i więcej razy powracamy myślami duchowo do Wieczernika, by świętować Dzień Ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i świętujemy tu w katedrze szczególnie razem wspólnotowo przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, przy tym ołtarzu, który dla zdecydowanej większości był tym punktem odniesienia. W sposób szczególny myślę tutaj o głównym ołtarzu, maryjnym ołtarzu, przed którym albo wobec którego dokonało się tu w tej pięknej naszej katedrze ta tajemnica miłości Pana Boga do człowieka przekazana nam poprzez sakrament kapłaństwa. Kiedy biskup wkładał przed laty na nas swoje ręce, tu przed ołtarzem namaścił dłonie nasze olejem świętego krzyżma i posłał nas. Usłyszeliśmy słowa, jak prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu, zaraz na początku. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie. Chcę, kochani moi, dziś wraz z wami w to szczególne święto i spotkanie nasze, ustanowienia kapłaństwa, pomedytować przez chwilę owe Izajaszowe słowa. Pan posłał mnie. Kto to jest posłany? Co to znaczy być posłanym? Posłany został Mojżesz, stanął w imieniu Pana przed faryzeuszem, przed Faraonem i przedstawił mu Bożą wolę. Posłany został prorok Eliasz, aby przywrócić wiarę jedynego Boga. Posłany został anioł Gabriel do Maryi, do Nazaret, aby zwiastować jej wybranie na Matkę Zbawiciela. Posłany został Jan Chrzciciel, aby przygotować drogę Zbawicielowi. Posłani zostali apostołowie na cały świat, by nauczać, głosić, chrzcić w imię Trójcy Świętej. Tym, który posyła, jest zawsze Pan. Posyła kogo chce i gdzie chce. Jednak nigdy nie zmusza. Można mu powiedzieć nie. Takie nie powiedział kiedyś zbuntowany anioł Lucyfer. Nie powiedzieli Jezusowi jego rodacy. Kiedy wołał do nich, przyjdźcie do mnie wszyscy. Większość z nich powiedziała nie. Potwierdzili swoje nie pod krzyżem na Kalwarii. Nie również powiedział Judasz. Pan posyła, ale człowiek wyraża zgodę. Pan powołał i posłał nas do służby kapłańskiej. Posłany nigdy nie pełni swojej misji, lecz posyłającego. Posłany nie pełni swojej woli, lecz posyłającego. Posłany nie występuje we własnym imieniu, lecz w imieniu posyłającego. Posłany kapłan nie pełni swojej woli, lecz wolę Pana,
nie występuje we własnym imieniu, lecz w imieniu Pana. Nie pełni swojej misji, lecz pełni misję Pana. Wolę Pana i misję Pana odczytuje Kościół Chrystusowy. Kapłan posłany jest przez Chrystusa żyjącego w Kościele. Posłany zna posyłającego, jest wierny posyłającemu, jest posłuszny posyłającemu, kocha posyłającego. Posłany kapłan zna Kościół Święty, jest wierny Kościołowi i kocha Kościół, jest posłuszny Kościołowi. Kiedy rozpoczęło się moje i Twoje posłanie? Czy nie było tak jak z Dawidem, którego Pan powołał od owiec, namaścił przez proroka i przygotowywał przez codzienność i przeciwności? Czy nie było tak jak z Samuelem, sługą Hallego, który w ogóle nie znał głosu Pana? Powołał nas, byśmy stali się Jego sługami. Potem posłał nas, udzielając namaszczenia. Wspomnijmy, kochani moi, namaszczenie naszych dłoni w dniu święceń naszych kapłańskich. Usłyszeliśmy słowa: Pan nasz Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Kościół posyłający prosi Pana, niech się strzeże, niech Cię strzeże, bo przed każdym posłanym otwiera się pustynia kuszenia. Niech Cię strzeże, byś nie zamienił kamienie w chleb. Niech Cię strzeże, by serce Twoje nie przywiązało się do dóbr materialnych i doczesnych. Niech Cię strzeże, byś nie ukochał władzy, byś nie stał się wyniosłym. Wtedy bowiem posłany zdradza i przechodzi na stronę przeciwnika. Te ręce, nasze ręce, namaszczone olejem krzyżma świętego, błogosławiły w życiu kapłańskim rodziców, krewnych, kolegów naszych, przyjaciół, znajomych. Tak posłany począł uświęcać, kładł dłonie na głowę, aby błogosławić. Posłany, aby błogosławić pokarmy, przedmioty dnia codziennego, użytku codziennego, domy, mieszkania, dzieci, młodzież i małżeństwa. Posłany w imieniu Pana, aby błogosławić. Pan błogosławi przez posłańca kapłana. To Pan uświęca przez ręce, usta i serce kapłana. Niebywała rzecz. Opowiadał jeden z polskich biskupów, że podczas wizyty na wybrzeżu Kości Słoniowej miał możliwość spotkać wodza pewnego szczepu. Był poganinem. Przyszedł na spotkanie, bo tego wymagała powaga wodza. Na pożegnanie poprosił o błogosławieństwo. W wiosce jego był kiedyś kapłan, który pobłogosławił wszystko. Uznano, że w wiosce tej działo się dobrze. Poprosił biskupa, mocniejszego jego zdaniem od duchownego, o błogosławieństwo. Błogosławił więc mu biskup, jak Abraham, prosząc Trójcę Świętą o pomyślność dla ludzi, zwierząt, przyrody, prosząc o zbawienne spotkanie z Bogiem, Panem świata i człowieka. Pan, kochani moi, namaścił dłonie nasze, byśmy składali Panu ofiarę. Posłany składa ofiarę najpierw siebie. Kapłan składa na ofiarę najpierw siebie. Ofiaruje się Panu, jest do dyspozycji Pana, a raz ofiarowany nie może się wycofać. Daru przecież się nie odbiera. Pomyślmy, drodzy bracia kapłani, o wielkiej rzeszy świętych kapłanów, którzy nas poprzedzili, którzy składali Panu ofiarę, aby w pewien sposób również wskazać nam drogę, począwszy od Polikarpa ze Smyrny, Ignacego z Antiochii, poprzez wielkich duszpasterzy jak Ambroży, Augustyn, Grzegorz Wielki, aż po Ignacego z Loyoli, Karola Boromeusza, Jana Wianeja,
i wreszcie po kapłanów męczenników XX wieku i w końcu po świętego Jana Pawła II, którego 10. rocznicę odejścia do domu Ojca dziś wspominamy, a który w czynie i cierpieniu utożsamienie z Chrystusem przeżywał jako dar i tajemnicę. Pozostaję również pod wrażeniem kardynała Kozłowieckiego, którego wiek emerytalny swego biskupstwa spędzał kiedyś w Afryce na misjach. Nie pomyślał, by wrócić do ojczyzny, ofiarował się dla Afryki, dla Afrykanów uciemiężonych i upokorzonych. Tam dalej składał ofiarę swego życia do końca ziemskiego życia dla tego ludu, do którego czuł się przez Pana posłany. Posłany kapłan składa ofiarę swego życia razem z tym, który go posyła. Jezus złożył ofiarę swego życia na ołtarzu krzyża. Z tym ołtarzem i z tą ofiarą posyła swoich kapłanów. Posyła, aby budowali ołtarze, by stawiali nowe ołtarze pośród ludzi, by składali Bogu ofiarę. Stanęły krzyże i stanęły ołtarze w różnych miejscach, czasem w odległych wioskach, od dużych skupisk oddalonych. Tam przy ołtarzu stoi kapłan, został posłany. Pyta się być może siebie samego i pyta Pana Boga, jaki jest sens posyłać kapłana dla 300-400 ludzi w danej parafii. Trudno wyżyć, po ludzku myśląc. Na zachodzie czasami wielu kapłanów, starszych kapłanów rozumuje i tak, że po odejściu na emeryturę nie będzie potrzeba następcy. Wystarczą świeccy, oni mogą prowadzić parafię. Po co sprowadzić gdzieś z zewnątrz, z innego kraju kapłana? Pan mnie namaścił i posłał mnie nawet do 5, do 10 osób, by uświęcać lud chrześcijański, aby składać ofiarę Panu Bogu. Namaścił mnie i posłał do różnych miejsc, do miast i wiosek, do licznych i małych skupisk, do bogatych i biednych, do zdrowych i chorych. Posłał mnie, abym postawił pośrodku tych ludzi stół ołtarzowy, abym ich zjednoczył wokół krzyża Chrystusowego, abym składał ofiarę Jezusa Chrystusa i z siebie. Słuchajcie, kochani bracia, kapłani, posłani, to Pan niejako wydzierżawił w przymierzu kapłańskim oczy wasze. To Pan wydzierżawił usta wasze, ręce wasze, serca wasze i oblicza wasze. Waszymi oczyma i waszymi obliczami spogląda na świat i spogląda na człowieka, do którego was posłał. Na wszystkich spogląda, i na wierzących, i na niewierzących. Te oczy mają uświęcać, te usta mają uświęcać, te ręce mają uświęcać, albowiem taka jest rola posłanego. Ma uświęcać, błogosławić i wspomagać, nie odpychać. Nie pytaj, czy podołasz. To nie jest twoja sprawa. To sprawa tego, który posyła. On zna wytrzymałość i granice każdego człowieka. On zna wytrzymałość glinianego ludzkiego naczynia. To nic, że czasami niestety jest popękane. On je sklei, zawsze podrutuje. Gdy w szczerości staniemy przed miłosiernym obliczem Boga Ojca, swoje miłosierne oblicze odbije w naszym poklejonym glinianym naczyniu i pośle dalej, aby głosić i uświęcać, umacniać, błogosławić i budować. Dziś zaś, kochani moi, stojąc tutaj przed ołtarzem naszych święceń i uczestnicząc w mszy krzyżma, jako wspólnota perplińskich kapłanów, spracowani i umęczeni wielkopostnym trudem kapłańskiego posługiwania, pragniemy z tego trudu uczynić pieśń chwały i złożyć dziękczynienie
za dar kapłaństwa, za wybranie, za posłanie i za prowadzenie pod rękę po czasem zawiłych drogach dzisiejszego współczesnego świata. Niech modlitwa, a w szczególności Eucharystia i Boże Słowo, jak i braterskie wzajemne relacje będą naszą skałą i schronieniem, zwłaszcza dla tych z naszych braci kapłanów, którzy czasami ustają w drodze, którzy słabną, którzy doznają trudów, choroby i cierpienia. Niech słowa, które usłyszeliśmy w Dniu Święceń przy przekazaniu kielicha z winem i pateną, wybrzmią dziś z nową mocą. Weźmij dary ludu świętego, które masz ofiarować Bogu. Rozważaj, co będziesz czynił. Naśladuj to, czego będziesz dokonywał. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Nie lękaj się. Nie jesteś sam. Jest z tobą Ten, który cię namaścił i posłał. Niech te słowa w Dniu Święceń, przed chwilą przeze mnie przywołane, będą moimi życzeniami dla was, kochani bracia, w kapłaństwie na dzień tego dzisiejszego, szczególnego dnia naszego wspólnego święta, za które Bogu z całego serca dziękujemy i prosimy, aby On nas nieustannie podtrzymywał, umacniał, a przede wszystkim posyłał. Amen.